Chwała Bogu, siostry i bracia. Wierzę, że ten zegar, który jest tutaj, który został nam dany w prezencie, to jest jakiś wstęp do słowa, którym będę się dzisiaj dzielił. I Bóg chce, żebyśmy spojrzeli na czas, żebyśmy zastanowili się nad czasem, w którym żyjemy. Także w słowie, które będzie do nas mówił Duch Święty, zwracajmy uwagę na czas, bo będzie o nim dzisiaj mowa. Zanim je przeczytamy, schylmy nasze głowy i poprośmy Ducha Świętego, aby nas w tym prowadził. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy przyjść, możemy skupić się, pochylić się nad Twoim Słowem i uczyć się. Panie, wiemy, że jeżeli Ty nie otworzysz naszych oczu, jeżeli Ty nie otworzysz naszych uszu, to Go nie przyjmiemy. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, otwieraj nasze oczy, otwieraj oczy naszego serca, otwieraj nasze uszy. Spraw, Panie, abyśmy mogli przyjąć to Słowo, aby ono nas nakarmiło, abyśmy mogli je zrozumieć, aby ono kierowało naszym życiem. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelię Łukasza, rozdział 4. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, zaczniemy od wersetu 14. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich, i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w ustach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wszystkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Cudowne słowo, początek działalności Pana Jezusa Chrystusa. Kontekst jest taki tej historii. Pan Jezus został ochrzczony. Czytamy w pierwszym naszym wersecie, czyli 14, że został posłany przez Ducha Świętego na pustynię, a potem w mocy Ducha Świętego działał w Galilei. Między wersetem a 14 a 16 jest rok różnicy. Działał w Galilei przez rok czasu, głosił w synagogach. Czytamy, że wieść o nim rozeszła się po całej krainie. Był sławiony przez wszystkich. I po roku czasu, po roku działania,
wrócił do Nazaretu. Do miejsca, w którym się wychował. To było jego miasto, w którym się wychował. W tamtym czasie, według historyków, Nazaret miał ponad 20 tysięcy mieszkańców. Mówi się nawet też, że cała Galilea była bardzo gęsto zaludniona, miała około 3 milionów mieszkańców, aż trudno w to uwierzyć. I wszedł do synagogi, bo taki był jego zwyczaj. Można by było powiedzieć, jedna osoba, która nie wymagała tego, żeby chodzić do kościoła. Ale to był jego zwyczaj. Wszedł do synagogi. Czym była synagoga? Czy chcemy tego, czy nie, to na bazie synagogi powstały społeczności chrześcijańskie i kościołów. To było miejsce spotkań. Pełniła wielorakową funkcję. To było miejsce spotkań Żydów, to była, tam mieściła się szkoła żydowska, gdzie dzieci uczyły się prawa. To był sąd, gdzie rozstrzygano spory. To było miejsce modlitwy, tam były organizowane modlitwy. Czasami to był nawet hostel dla podróżnych. Wieloraka funkcja. Lokalni starsi, wierzący Żydzi, zarządzali synagogą. W formie demokratycznej podejmowali decyzje. Kto mógł być członkiem synagogi? Od 13 roku życia. Kto mógł głosić w synagodze? To jest ciekawe. Każdy, nawet 13-latek, mógł głosić w synagodze. Każdy głosił to, czego nauczył się w swoim codziennym chodzeniu z Bogiem. Najczęściej było tak, że oczywiście głosił ktoś, kto jest doświadczony w słowie, w prawie. Często było tak, że jeżeli przychodził jakiś gość, to on, oczy były na niego wpatrzone, to on miał głosić. Dlatego właśnie Jezus tutaj, w tym momencie, był tym, który głosił, który czytał. Jak wyglądała modlitwa w synagodze? Najpierw czytane było prawo. Czyli pięcioksiąg mojżeszowy. Stało krzesło nawet, które nazywało się krzesłem Mojżesza. Ktoś, kto siedział w tym krześle, czytane było prawo spisane przez Mojżesza, więc ten, kto siedział w tym krześle, to zajmował miejsce Mojżesza, przyjmował rolę Mojżesza. My pamiętamy taki fragment, gdzie Jezus mówi: na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Dalej jest oczywiście napisane: wszystko, co wam mówią, wykonujcie, ale czynów ich nie naśladujcie. To jest to krzesło Mojżesza. Najpierw czytane było prawo, potem czytani byli prorocy, potem księgi historyczne, psalmy i inne. Tak jak mówiłem, jeżeli był gość honorowy, to on miał przywilej mówić tak zwane kazanie, jak teraz mówimy, czyli interpretację słowa, które przeczytał. Synagogą zarządzał jakiś człowiek. Można go nazwać zarządcą, opiekunem. Słowo zarządca kojarzy nam się z takim wysokim urzędem. To był człowiek, który pracował, który zarządzał budynkiem, który organizował modlitwy. To był ktoś, kto był naprawdę zajęty pracą, żeby to wszystko dobrze działało. Więc ten człowiek, widząc gościa, podał Jezusowi zwój. Czytamy tutaj księgę, oczywiście wtedy były zwoje, tak? Jezus rozwinął zwój Izajasza. Jeszcze jedna ciekawostka. Synagogi mają plan czytania Biblii, Starego Testamentu, więc możemy się domyślać, że jeżeli czytane było to słowo według planu rocznego,
to ten fragment z Izajasza przeczytałem, on był czytany w czwarty sabat przed Nowym Rokiem Żydowskim, czyli pierwsza połowa września. Możemy przypuszczać, że wtedy Jezus był właśnie w Nazarecie. Ale to ciekawostka. Jezus rozwinął zwój i zaczął czytać. W naszych Bibliach wiemy, skąd czytał. To była Księga Izajasza, 61 rozdział. Przeczytam to jeszcze raz. Może przeczytam to z Izajasza. Tym razem w lekko innej wersji. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana. I tu się zatrzymał. Każdy w synagodze dokładnie wiedział, o czym czytał. Czytał o Mesjaszu. O tym Mesjaszu, tym wyczekiwanym, tym wymodlonym. Czytał o tym, który ma wybawić Izrael. Więc spójrzmy na to słowo głębiej. Duch Pański nade mną. Jezus był uzależniony od Ducha Świętego, którym został ochrzczony w czasie chrztu. Czytamy w Ewangelii Łukasza, tej, którą rozważamy, cały czas w mocy Ducha poszedł na pustynię. Powrócił Jezus z pustyni w mocy Ducha do Galilei. Cały czas w mocy Ducha. Duch Pański nade mną namaścił mnie. Czym jest namaszczenie? To też krótka lekcja historii. W Starym Testamencie namaszczenie, dosłownie namaszczenie oliwą, pełniło wielorakie funkcje. To było wprowadzenie w urząd na przykład. Trzy funkcje. Proroka, albo kapłana, albo króla. Namaszczenie oliwą kojarzyło się też z gościnnością. Czasami też, jeżeli zapraszał Żyd gości, w ramach, okazując im szacunek, namaszczał im głowę oliwą. I czytamy w Starym Testamencie, że Zbawiciel, Mesjasz będzie namaszczony. Ale tutaj już o inne namaszczenie chodzi. Tutaj chodzi o namaszczenie Duchem Świętym. I wiemy, że tak się stało. Że Jezus Chrystus był ochrzczony, namaszczony Duchem Świętym. I w Duchu Świętym działał. I jeżeli spojrzymy na służbę naszą dla Boga, to nasza służba musi być namaszczona. Czasami widzimy, że ktoś robi coś bez namaszczenia i widzimy, że to nie wychodzi. Robi coś na siłę. Nasza służba musi być błogosławiona, namaszczona przez Boga. Wtedy nie jest udręką, wtedy nie jest ciężarem. Ale wtedy mamy siłę od Ducha Świętego, mamy siłę z wysokości do tego, aby ją czynić. W Zachariasza 4,6 mamy napisane: nie dzięki mocy, ani nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie. I Pan zastępca. Bóg w ten sposób działa. I tylko służba namaszczona przez Boga ma sens, ma wartość przed Bogiem. Także módlmy się zawsze o wszystkich, którzy działają w jakichkolwiek służbach, aby mieli namaszczenie do pracy, którą wykonują. I módlmy się oczywiście o namaszczenie na nasze życie, do służby, którą Bóg ma dla nas. To, co Jezus mówi tutaj, cytując Izajasza, 61 rozdział, mówi o wielkiej tragedii, która spotkała ludzkość i o rozwiązaniu, które Bóg ma. Jezus mówi tutaj o tym, w jaki sposób grzech spustoszył życie człowieka. Na pięć sposobów. Na pięć sposobów życie człowieka jest niszczone, spustoszone. I przeanalizujmy to. Mamy napisane, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Grzech czyni człowieka ubogim.
to może rozwińmy to bardziej, zuboża człowieka. Ale zacznijmy od innej strony. Gdzie w Ewangeliach mamy mowę o ubóstwie? Od razu nam się przypomina kazanie na górze, kiedy Jezus mówi o błogosławieństwach. Bo nie o finansowym ubóstwie tutaj mowa. To nie chodzi o to, że tylko ubodzy finansowo, tylko do nich przyszedł Jezus. Bo to oczywiście byłoby niedopuszczalne. Jezus przychodzi do ubogich. Ale gdzie w Ewangeliach jest mowa o tym? W błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu. Albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Mówiliśmy o tym już chyba wielokrotnie, o ubóstwie w duchu, ale powiem jeszcze pokrótce. Kim jest człowiek ubogi w duchu? Czym jest to duchowe ubóstwo? Najprościej można powiedzieć, człowiek ubogi w duchu to ten, który wie, że jest grzesznikiem. Wie, że jest w jego życiu grzech, z którym sam sobie nie poradzi. I szuka pomocy. Kiedy rozumie, że potrzebuje tego, który z tym grzechem zrobi porządek, potrzebuje odkupiciela. Bo wie, że stoi przed Bogiem jako grzesznik, a przed Bogiem nie można stać jako grzesznik. Bóg brzydzi się grzechem. Jeżeli w tym dniu, w tej chwili zdajesz sobie sprawę, że w twoim życiu jest grzech, to jesteś ubogi w duchu. Jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawę, to też jesteś ubogi w duchu, tylko sobie z tego nie zdajesz sprawy. Ale to jest pierwszy krok. Pierwszy krok do tego, aby Bóg nam mógł pomóc, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy ubodzy, że jesteśmy grzesznikami. Ludzka nauka w ten sam sposób przyjęła to. Jeżeli jest problem na przykład z alkoholem, alkoholik musi najpierw wyznać przed samym sobą: jestem alkoholikiem i potrzebuję pomocy. To jest Boża recepta. I jeżeli rozmawiamy z kimś, jeżeli chcemy rozmawiać z kimś o Bogu, to bardzo szybko widzimy, czy ten człowiek rozumie, że jest grzesznikiem, czy nie. Bardzo szybko, bo jeżeli mówimy mu o grzechu i nie jest w ogóle skruszony, tylko zmienia temat, ten temat mnie nie interesuje, przecież inni są jeszcze w biedzie, grzeszą ode mnie. Moje życie nie jest takie złe. Jeżeli widzimy w rozmowie, że ktoś tak myśli, Bóg mu więcej nie pomoże, dopóki go nie skruszy, dopóki nie zda sobie sprawy, że jest grzesznikiem. Zaraz przeczytamy, dlaczego tak jest. Ale jeżeli ktoś nie wyzna tego, nie zrozumie tego w swojej duszy, że jest grzesznikiem, nie ma sensu dalej rozmawiać o zbawieniu, tylko trzeba rozmawiać o grzechu. I zobaczmy, jaka była misja Jana Chrzciciela. Mówił ciągle o grzechu i o upamiętaniu. On przygotowywał drogę dla Jezusa Chrystusa, mówiąc o grzechu. Bo Jezus mówił już o tym, że jest dobra nowina dla grzeszników, dla ubogich w duchu. A Jan Chrzciciel mówił o grzechu, on mówił o chrzcie, o pamiętaniu. I czytamy nawet kilka rozdziałów później w Ewangelii Łukasza, że ci, którzy przyjęli poselstwo Jana, przyjęli to, co on mówił, że człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje się upamiętać, ci ludzie później przylgnęli do Jezusa, bo byli już przygotowani. Przeszli już tą fazę, kiedy zrozumieli, że grzech jest w ich życiu i potrzebują pomocy. Ci, którzy nie przyjęli Jana, jak faryzeusze, uczeni w piśmie, oni nie przyjęli ani Jana, ani Jezusa. A więc pierwszy krok i pierwsza rzecz. Grzech czyni cię ubogim. Ale Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, aby przynieść dobrą nowinę. Ewangelię,
On przychodzi do ubogich, tych, którzy rozumieją. Druga rzecz. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Kolejna rzecz o grzechu i o tym, co Jezus chce zrobić. Grzech więzi ludzi. Zamyka ich w więzieniu. Nakłada na nich kajdany. Na różne sposoby i na pewno mamy wiele przykładów w naszym życiu czy w życiu innych ludzi, w jaki sposób grzech ludzi więzi i nie puści. Grzech ma takie działanie. Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli popadniesz w jakiś grzech, to jesteś jego niewolnikiem, dopóki ktoś cię nie uwolni. I mówimy tutaj o wielu różnych rodzajach, o uzależnieniach różnego typu. Jezus przychodzi, aby uwolnić tych, którzy są jeńcami. Ale nie przychodzi po prostu do wszystkich. Do tych, którzy są ubodzy w duchu, którzy wiedzą, że ten grzech niszczy ich życie. Którzy rozumieją. Bo jak rozumieją i szukają pomocy, to są otwarci na to, żeby przyjąć uwolnienie od Jezusa. Jezus przychodzi, żeby przynosić wolność. W Galacjan 5:1 mamy, apostoł Paweł mówi, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Oczywiście dalej w tym fragmencie jest napisane, że człowiek wierzący może z powrotem popaść w grzech. Z powrotem dać sobie założyć kajdany i tak żyć. I to jest tragedia. Ale już nie o tym będziemy mówili. Kolejna rzecz. Posłał mnie, abym ogłosił ślepym przejrzenie. Kolejna rzecz o naturze grzechu. Bo oczywiście Pan Jezus uzdrowił wielu niewidomych w swojej służbie, ale to jest dużo głębsze. To zdanie zawiera dużą głębszą prawdę na poziomie duchowym, ponieważ grzech oślepia ludzi. Grzech oślepia. Mesjasz przychodzi, aby uzdrowić nasz wzrok duchowy, tą naszą duchową i moralną ślepotę. Grzech sprawia, że nie widzimy duchowej rzeczywistości. Po prostu żyjemy swoim życiem, tym takim cielesnym i tylko na to patrzymy. Nie rozumiemy, jeżeli ktoś nam mówi na przykład jest grzech w twoim życiu, musisz z niego pokutować. To jest po prostu coś dla kogoś, kto nie widzi, jest to po prostu nierealne i wręcz po prostu nie z tego świata, no bo to jest nie z tego świata. Nie rozumie i odrzuca od razu. To jest duchowa ślepota. Często przecież rozmawiamy z ludźmi o jakichś sprawach duchowych i musimy sobie zdać sprawę, jeżeli ktoś jest niewierzący, nie przyjmie, nie zrozumie tych słów. Na świat duchowy nasze oczy, oczy naszego serca otwiera tylko Jezus. Bo tylko Jezus ślepym duchowo przywraca wzrok i nagle widzimy, że w naszym życiu nie chodzi tylko o moją cielesność, o to, abym ja miał, abym ja coś robił. Świat nie krąży wokół mnie, ale jest rzeczywistość duchowa. Jest Bóg, który mnie stworzył i to Jemu należy się cała chwała. Tylko człowiek, któremu Jezus otworzy oczy, może to zrozumieć. Apostoł Paweł w 2 Koryntian pisze, jeśli nawet nasza Ewangelia jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną,
których Bóg świata tego, czyli diabeł, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czyli grzech, diabeł zaślepia. Nie chce, żeby człowiek widział rzeczywistość duchową. Ale Jezus przychodzi. Przychodzi wreszcie ten wyczekiwany, który mówi, że On otworzy oczy ślepych. Co jeszcze mówi Jezus? Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Kolejna rzecz, którą robi grzech. Uciska, gnębi, prześladuje, nęka. To robi grzech. Jezus mówi, że chce przynieść wolność tym, którzy mają z tym problem. Uciśnieni. Kim są ci uciśnieni? To są ci, których życie zostało złamane. Którzy są poturbowani, pokaleczeni, doświadczeni z jakiegokolwiek powodu. Zawsze powodem będzie ostatecznie grzech. Jeżeli zostaliśmy skrzywdzeni przez człowieka, to tak mocno, że nasze całe życie jest przez to poturbowane, pokaleczone i to wpływa na mój każdy dzień, powodem był grzech. Ciężkie przeżycia, które myślę, że każdy z nas przeszedł w takim czy innym momencie swojego życia, sprawiają, że człowiek jest uwięziony w swoich emocjach, w swojej psychice. I Jezus nie obiecuje nam, że nie będziemy przechodzić przez te rzeczy. Nie obiecuje, że nie będziemy przechodzić przez trudne sytuacje i to tak trudne, że większość ludzi one złamią. Ale Jezus mówi, że wypuści na wolność. On cię uwolni od tego. Jakkolwiek by to było ciężkie, Jezus obiecuje cię uwolnić. Nie musisz być złamany i twoje życie okaleczone i nie musisz w świecie cierpieć. Możesz być dalej złamany, bo wielu złamań, wielu okaleczeń nie da się nawet wyleczyć, są tak głębokie, ale możesz być okaleczony czy złamany, ale być w Bogu. Nasuwa mi się takie porównanie do naczynia glinianego. Jak już się złamiesz gdzieś, jak ono gdzieś pęknie, to ta rysa zostanie. Ale Bóg dalej może używać tego naczynia glinianego. Mimo, że z niego cieknie. Ale to nawet dobrze. To nawet dobrze, bo jeżeli Bóg napełni cię swoim Duchem Świętym, symbolem tego jest oliwa, i ta oliwa będzie wyciekać z tego naczynia glinianego, to będzie wyciekać dookoła na innych ludzi i Bóg może błogosławić innych ludzi przez twoje złamanie, przez twoje pokaleczone życie. To nie znaczy, że jeżeli jesteś tak okaleczony i tak ciężkie rzeczy przeżyłeś w swoim życiu, że już powinieneś stać z boku i nie służyć. Tym bardziej, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy okaleczeni na różne sposoby. Każdy z nas coś przeżył, co Bóg może wykorzystać na dobre. Tak jak w historii Józefa. Kiedy mówi do swoich braci, wy sprzedaliście mnie w niewolę, mieliście złe zamiary, ale Bóg na dobre to wykorzystał, bo Bóg ocalił naród izraelski z głodu. Czyli wszystko, co przechodzimy w naszym życiu i tym bardziej nawet to złe i ciężkie, Bóg wykorzysta na swój sposób, jeżeli Mu pozwolimy. Bo jeżeli się zamkniemy z boku i powiemy, ja przeżyłem już w swoim życiu tak dużo złego, że ja właściwie, dajcie mi wszyscy spokój, ja sobie tylko stanę z boku, ewentualnie będąc w kościele pośpiewam pieśni i tyle. Nie angażujcie mnie do niczego, bo moje życie jest poturbowane. Tym bardziej Bóg twoje życie użyje, twoje poturbowane, okaleczone życie. Wypuści cię na wolność z tego, co diabeł stworzył taką klatkę i mówi, nie, ty już z niej nie wyjdziesz. Bóg wypuści cię
przyjmie Cię do siebie i będzie Cię używał, będzie używał Twojego życia. To jest Jego wola. Grzech uciska, gnębi i nęka, ale Mesjasz, Pan Jezus Chrystus przychodzi, aby wypuścić Cię na wolność. U Izajasza mamy jeszcze jedno dodane, aby opatrzył tych, których serca są skruszone, bo grzech ma taką moc. Kruszy serca, łamie serca. Ale Mesjasz przychodzi, aby opatrzyć te rany. I wątek czasu. Tego czasu, na który my patrzymy codziennie. Pan Jezus mówi, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Miłościwy rok Pana. To nie jest nasz 365-dniowy rok, ale Jezus ogłasza czas zbawienia. Czas zbawienia jest teraz. Czas otwartego nieba, otwartej drogi do Boga jest teraz. Ogłaszam go teraz. Tak Duch Święty posłał mnie, abym to wam ogłosić. Ten czas trwa już 2000 lat. Ale jeżeli Jezus ogłasza go, to znaczy, że on się też skończy. Wiemy, że mamy dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę na krzyżu. I ten termin miłościwy rok Pana mamy też w swoich Bibliach napisany, skąd jest wzięty, z 3 Mojżeszowej 25 rozdziału. Tam Bóg ustanawia rok jubileuszowy. Ustanawia to dla narodu izraelskiego. Czym był ten rok jubileuszowy? Po 49 roku był rok 50, to tak miało iść cyklami. W roku 50 to był rok jubileuszowy, w którym niewolnicy byli uwalniani. Darowane były wszystkie długi. Jeżeli Izraelita popadł w ubóstwo i musiał sprzedać swój dom, swoją ziemię, w roku jubileuszowym to wracało do niego. Bo wracało do pierwotnych właścicieli, do rodziny. Darowane długi. Co jeszcze? Lud izraelski miał odpocząć. Ziemia miała odpocząć. Izraelici mieli nie obsiewać pól w tym roku. I to, co samo wyrosło z tej ziemi, tym mieli się zadowolić. Mieli wieść te proste życie i w wierze i poleganiu na Bogu. To jest dopiero coś. 50. rok, rok jubileuszu, darowane długi. Od razu nam się nasuwa darowane grzechy. To, co diabeł zabrał, Bóg nam chce oddać. Tutaj jest powrót ziemi, powrót nieruchomości do właścicieli. Dlaczego tak Bóg uczynił? Na poziomie takim, jak dla nich, dla narodu izraelskiego, wytłumaczenie było to, że ziemia, na której mieszka Izrael, należy do Boga. A Izraelici są tylko przechodniami. Ludzie są tylko przechodniami. Więc to Bóg nią zarządza. Chodziło też tutaj o zachowanie równowagi pomiędzy 12 plemionami, które tą ziemią się podzieliły. Żeby nie było tak, że z jednego plemienia izraelskiego wykupią całą ziemię innego plemienia. Dlatego ta ziemia wracała do pierwotnych właścicieli. Mało mamy informacji o tym, czy Izraelici tak naprawdę obchodzili to. A raczej mamy w Słowie Bożym informację o tym, że nie obchodzili. Brak im było wiary w to, że Bóg zaspokoi ich potrzeby w tym 50. roku, gdzie pola nie były obsiewane. Brak im było wiary w to, że Bóg zaspokoi ich potrzeby, jeżeli oni będą musieli darować długi i oddać domy i nieruchomości i pola. A
Ale na poziomie duchowym rok jubileuszowy ma wypełnienie w Jezusie. Bo oto mamy przebaczenie win. Otwartość. Bóg jest otwarty. Przyjmuje Ciebie. I Bóg chce zsyłać błogosławieństwa. Tak jak ta ziemia, która nie była obsiewana, Bóg zaspokoi Twoją potrzebę. Chce zsyłać błogosławieństwa do Twojego życia. I pamiętajmy o tym. Rok jubileuszowy. To, co Bóg ustanowił i wypełnił w Jezusie Chrystusie, bo Jezus ogłosił, że teraz zaczyna się rok jubileuszowy, to jest dla nas. To trwa. I bardzo mocne przesłanie jest dla ludzi, którzy szukają Boga, którzy jeszcze nie zawierzyli Mu swojego życia. Teraz jest czas, że Bóg Cię przyjmie. Teraz. Przyjdzie czas, że to się skończy. To nie jest na naszych warunkach, to jest na Bożych warunkach. Bóg tak wyznaczył. Jezus zamknął księgę, może inaczej, zwinął ten zwój, oddał temu słudze, który mu ją podał, i usiadł. Usiadł, żeby nauczać. Nauczanie było na siedząco. I wszystkie oczy wpatrzone były w Niego. Zauważcie, często oglądamy filmy o historii, o Ewangelii, o życiu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo często filmowcy w tym momencie już pokazują nam Żydów, którzy są źli na to, że Pan Jezus ogłosił siebie de facto Mesjaszem. A tego jeszcze nie było. Usiadł, a wszyscy czekali, co będzie dalej. Ciekawostką jest też to, że Jezus w tym momencie przerwał czytanie Izajasza 61. Ponieważ dalej, zaraz po tym, kiedy Pan Jezus mówi, abym zwiastował miłościwy rok Pana i przerywa, zaraz potem w Izajaszu mamy napisane i dzień pomsty naszego Boga. W jednym zdaniu mamy napisane, że zaczyna się miłościwy rok Pana, rok łaski, ten jubileusz, rok jubileuszu. Zaraz potem mamy sąd nad ziemią, nad grzechem. Ale Jezus w swoim pierwszym przyjściu przyszedł, aby głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Ta druga część zdania wypełni się, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Kiedy Jezus wróci już w czasie sądu, który będzie nad grzechem. Możemy o tym krótko przeczytać w Objawieniu w 6 rozdziale, żeby tylko sobie uświadomić. 6 rozdział od 15 wersetu o sądzie. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? To jest przyszłość. Dzięki naszemu Panu, że jest jeszcze czas łaski. Jest jeszcze ten rok jubileuszowy. I Jezus mówi, dzisiaj wypełniło się. Wypełniło się to pismo w uszach waszych. Odpowiada Żydom na dwa najważniejsze pytania, które tutaj mieli. O kim mówi prorok? Mówi o mnie. O jakim czasie mówi prorok? Dzisiaj. Bardzo ważne. Dla każdego, kto chce zrozumieć proroctwo.
Ja jestem wypełnieniem tego proroctwa, mówi Jezus. I zaczął do nich mówić. Rozumiemy tutaj z kontekstu, że mówił dalej. Oni wszyscy byli po prostu, jacy byli? Już przeczytam. Przyświadczali mu, dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust. Wow! Zdawali się mówić. Takie rzeczy mówi. Ale coś jest nie tak. Coś w tym wszystkim jest nie tak. Jaka była motywacja tych, którzy byli razem z Jezusem w tej synagodze? To jest człowiek z naszego miasta. Wychował się u nas. Rok czasu służył po całej Galilei. Słyszeliśmy, że czynił wielkie cuda. Uzdrawiał. Wyganiał złe duchy. I inne cuda też czynił. Dlaczego nie u nas? Pokaż nam znak. Tego zawsze się Żydzi domagali od Jezusa. Pokaż nam jakiś znak tutaj. Mówili, czy to nie jest syn Józefa? Wiesz? Chociaż tutaj akurat nie mieli racji, bo nie był synem Józefa. Poczęty z Ducha Świętego. I Jezus tutaj przypomina im pewne powiedzenie, przysłowie. Zapewne powiecie mi owo przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Co ono znaczyło w kulturze żydowskiej? Lekarzu, ulecz samego siebie. To przysłowie oznaczało, że człowiek powinien przede wszystkim patrzeć na swój dom, na swoją rodzinę, na swój kraj i tutaj działać, tutaj pracować. Jeżeli masz dar uzdrawiania, to tutaj uzdrawiaj. Przecież tutaj są potrzeby, a ty głosisz wszędzie. I Jezus przypomina im dwóch proroków. Przypomina proroka Eliasza i mówi przecież ten prorok miał problemy wielkie ze względu na to, że powiedział królowi i jego żonie o bałwochwalstwie i o sądzie Bożym. Musiał uciekać. I gdzie? Mamy powiedziane, że 3 lata i 6 miesięcy przecież była susza w Izraelu. Dlaczego Eliasz nie pomógł w Izraelu? Tylko poszedł do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, w Fenicji. To jest teraz obecny Liban. I tam jej pomógł. A dlaczego nie w Izraelu? Widzicie? Prorok był i wcale nie musiał służyć tutaj, ale Bóg go użył tam. Inny prorok, Elizeusz. Wielu było przecież trędowatych. Wielu trędowatych w Izraelu było. A nie uzdrowił nikogo, tylko uzdrowił kogo? Bóg go użył, żeby uzdrowił obcego. Naamana, Syryjczyka, Syrii. Jezus im mówi, że prorok wcale nie musi wykonywać swojej pracy w tym kraju. I Jezus miał większą misję. Jezus nie musiał im pokazywać znaków ani cudów, tylko po to, żeby pokazać znak. Zresztą nikt tak Jezus nie czynił, żeby tylko znak pokazać komuś. I dopiero wtedy wybuchli gniewem. Zdawali się myśleć, jak śmiesz mówić, że poganom należy się coś lepszego niż Izraelitom. Jak śmiesz mówić, że Bóg może kochać pogan. Dał im 2 przykłady z ich własnego pisma, gdzie Bóg troszczył się o obcych, nie Izraelitów. Jezus pokazał im, że Bóg działa na różne sposoby, niezależne od nas i niezrozumiałe dla nas. I często osoby, o których my myślimy, czy oni myśleli, że nie zasługują na Bożą pomoc, tą pomoc otrzymywali. Żydzi nie chcieli przyjąć Jezusa i nie uwierzyli w to, co mówił. I widzimy, że skończyło się to próbą zrzucenia z góry, które zwykle było początkiem kamienowania.
Ale tutaj Jezus pokazał im cud. Wytargali go za miasto. Jezus przeszedł pomiędzy nimi. Poszedł. Nie wiemy w jaki sposób. Ale jakiś cud im pokazał. Siostry i bracia, to jest wielka nadzieja dla nas. To, co Jezus tutaj mówi. Pokazał im Jezus, że Bóg jest większy niż to, jak oni myśleli. Niż to, co oni myśleli o Mesjaszu. Mesjasz, ten odkupiciel, nie przyszedł po to, aby wybawić tylko naród izraelski. Ale Bóg ma większe plany. I pokazał im, że Bóg kocha wszystkich. Naród izraelski był wybrany przez Boga, aby okazać swoją chwałę innym narodom. Ale Bóg chce zbawić wszystkich. I to jest też dla nas odpowiedź na to, że ten Mesjasz, którym prorokował prorok Izajasz, był do nas posłany też. Bo Bóg użył Pana Jezusa, potem Jego uczniów i kolejnych uczniów i kolejnych uczniów, aż do naszego pokolenia, cały czas używa, abyśmy głosili Jego dobrą nowinę, abyśmy głosili, że grzech, który pustoszy życie człowieka, który bierze człowieka w niewolę, który oślepia, który łamie serca, uciska, ten grzech w Jezusie może być pokonany. I tylko w Jezusie. To Jezus ogłasza miłościwy rok Pana. I on trwa teraz. Nie wiemy, ile będzie trwał, ale wiemy, jaki jest czas i wykorzystujmy ten czas i przychodźmy do Jezusa. I przeprowadzajmy do Jezusa tych, którzy nie znają Go. Pamiętajmy o tym, że oczy kogoś na duchową rzeczywistość może otworzyć tylko Jezus. Nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby w Jezusa uwierzył, bo to Bóg musi otworzyć te oczy. To Bóg, to tylko Jezus może uwolnić z tych więzów grzechu. Tylko Jezus może uwolnić z tego ucisku, który grzech powoduje. A my możemy być tylko tymi, którzy ogłaszają. Możemy za Jezusem ogłaszać. Jest czas łaski. Nie będzie trwał wiecznie, ale teraz jest. Z braku wiary, z braku zrozumienia, a może i pomimo tego, taki plan był od początku, że Bóg chce zbawić wszystkich. Pomimo tego, że ten grzech, który już na samym początku Biblii czytaliśmy, on zburzył wszystko, zniszczył wszystko, Bóg miał plan, aby odkupić człowieka. I to jest ten czas, w którym teraz żyjemy. Amen. Powstajmy, podziękujmy Panu. Panie, Ty jesteś wielki. Twój plan jest wielki. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty ogłosiłeś. Ogłosiłeś nam, że jest teraz czas łaski. Czas jubileuszu, Panie. Ty chcesz przyjmować nas do siebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteśmy jednymi z tych. Jesteśmy tymi, którym pozwoliłeś uwierzyć, którym dałeś łaskę wiary, którym zdjąłeś łuski z oczu, że mogliśmy zobaczyć Ciebie. Dziękujemy Ci, że możemy chodzić z Tobą. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że mamy tą wielką łaskę, że Ty nas namaszczasz. Ty dajesz nam Ducha Świętego, abyśmy mogli chodzić z Nim i aby On kierował nasze kroki. Kieruj nasze, Panie, kroki w miejsca, które Ty chcesz. A tak, Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś, aby zniszczyć działanie grzechu. Zniszczyć je raz na zawsze. Dzięki Ci, Panie. Amen. Panie Bogu, dziękujemy za słowo.